Identyfikator podmiotu SCP-063. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-063 musi być stale przechowywany wewnątrz prywatnej łazienki doktora znajdującej się w kwaterach służbowych ośrodka 19. Obiekt musi zostać użyty zgodnie z przeznaczeniem przynajmniej raz na dobę. W przeciwnym razie obiekt zaczyna emitować nieznane promieniowanie, skutkujące powolnym wypaczeniem wszystkich materiałów i przedmiotów w promieniu do 0,6 metra, prowadzącym do przetworzenia tychże w pył. Nie wykazano efektów przyjmowania tychże promieni na obiekty żywe. Opis. SCP-063 wygląda jak zwykła, niebieska szczoteczka do zębów. Na brzegu szczoteczki znajdują się słowa: najlepsza szczoteczka do zębów na świecie. Wyrażenie szczoteczka do zębów napisane jest nieprawidłowo, choć nie wiadomo, czy to było zamierzone działanie, czy pomyłka ze strony twórców. SCP-063 wykazuje zdolność bezproblemowego przełupywania materii martwej lub nieorganicznej. Materia przecinana przez włosie nie jest jednak rozcinana jak w przypadku noża, ale zupełnie wymazywana z istnienia, nie zostawiając żadnych śladów. Model tej operacji jest podobny do SCP-2207, co sugeruje, iż te dwie anomalie coś łączy lub zostały stworzone przez tą samą istotę lub istoty. Ponadto osoby wykorzystujące SCP-063 utrzymują, że użycie go pozostawia na nich poczucie posiadania niezwykle czystych zębów. Pomimo jej niecodziennej zdolności, analiza laboratoryjna SCP-063 wykazała, że obiekt jest w całości wykonany ze zwykłego plastiku. Dodatek. SCP-063 znaleziono w Sankt Petersburgu przy złodzieju wykorzystującym właściwości SCP-063 do otwierania sejfów. Zapytany o pochodzenie obiektu wykazał niewiedzę, twierdząc, że po prostu kiedyś go znalazł. Przesłuchania trwały do momentu, kiedy badany odebrał sobie życie. Dokładny motyw samobójstwa pozostaje nieznany.